Nie levelujemy postaci w żaden sposób, nie rozdajemy jej skilli, tylko musimy tak jakby upgrade'ować postać, upgrade'ując sprzęt. Więc tak naprawdę śmierć wydaje mi się, że nie ma żadnych konsekwencji oprócz tego, że tak jakby nas cofa, wiecie, do checkpointa. I to jest chyba największy minus śmierci, a tak poza tym to nie widzę innych minusów. Dobra, czy tutaj się dalej gdzieś biegnie? Dobra, przetestujmy tą broń, bo powiem szczerze, że strasznie mnie intryguje. Okej. Nie dość, że go walnęło za ponad stówę, to jeszcze chłop mnie uleczył za 15. Bo mam ten wampiryzm. Cięło. Za 200. Patrzcie, co on mi zrobił. On mi za 3 mm mnie walnął. I cyk. Przywracamy sobie żyćko wampiryzmem. Chyba wampiryzm to był dobry perk do wyboru, co wy na to? Bo jeden atak przywraca mi jakieś 2-3 mm życia, ale w przypadku tych cienkich cieniasków to jest mniej więcej tyle, co oni mnie akurat biją. Zaraz tutaj jakiegoś undyinga zbudujemy i tyle. Dobra, last try. Oj! Kurde, nie spodziewałem się, że da radę. Ty, zobacz, on idzie za mną normalnie. O, jest tam, gdzie zginąłem, widzicie? No, no Giereczko! Bartek chce tam, ja tam umiem. Zawiodłem się. Dobra, zawiodłem się. Kurde no. Dobra, jadymy tutaj. A, to jest taki chyba atak, wiecie co? Przy wyciąganiu broni. Tylko że ja mam wyłączone chowanie broni. O, jakaś latarka by się przydała. O, siema. To jest ten sam gostek? Zobacz, gdzie on jest. A teraz się da tu zejść, tak? Ale z góry zeskoczyć... I envy you. You are very brave. How long have you been here? Farewell. Aha. Nie wiem, czy wy słyszycie, co on mówi, bo on tak dziwnie brzmi tym w hełmie. No patrzcie. Kto tu leży, jak nie Bartuś? Zobacz. Zobacz. Tylko, że widzicie? Jakby unosi się nad podłogą, nie? Więc tak jakby faktycznie chyba jest tak, jak napisała Liza, że było dosłownie odciupinkę za wysoko, nie? Dlatego Giera wyłapała, że jakby zginę. No ale bym przecież nie zginął. No ja jestem tutaj, kurde, kozak Maxter Flex. Te bloki to poznaję, to przecież rolety odsłonię i to jest u mnie za chatą normalnie. Przecież takie szaro-burę to jest Polska. Kurde, to może Polaczki to robiły, nie? O, moje ulubione teraz będzie drabina. O, jak przycięło. Probably się coś wczytywało. A tu jest fajna giereczka. Trzech chłopów zrobiło? Nie. Negatyw. No bo nie prowadzi za rękę. Gra i trzeba pomyśleć chwilę, co tu się robi, nie? A giera jest kurde dobra, tylko trzeba jej dać szansę i się nauczyć w nią grać po prostu. Oj, ludzie to są po prostu, wiecie co, najgorsi. O, znowu.
Patrzcie, 2059 metrów do jakiegoś kółka zębatego. Dobra. Okej, okay, dotarłem do blok 6174. Tutaj jest jakaś pani. O, ta pani ma na sobie hełm, więc może jest kupcem. No i co ona będzie mi sprzedawać? O, 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 new handler, coś tam 20% było. Czyli, o, handler, widzicie? Handler to jest po prostu chyba handlarz. Nic nie widziałem jak coś. No ja już wiem, co ja widziałem, Miszu, i ja wiem, co ty widziałeś. Także nie idźmy tą drogą, bo będzie wstyd. Zakończmy tą karuzelę. Can you improve my items? Zobatera. Upgrading your gear using upgrade splinters will allow you to upgrade your gear up to MK3. Using upgrade modules will allow you to upgrade your gear up to MK5. In order to upgrade, handler has to be adequate level. A, to jest level handlara. Handler echoes are required to increase this level. Zobacz teraz, rozumiem, o co chodzi. A, widzisz. Embedding crystals. When you have obtained an anomalous crystal, either as loot or had one malfunction. I tutaj jest odnośnie tych kryształów. Miałem rację, że tak działa ta mechanika. Ja to wszystko rozkminiłem jeszcze zanim ta gierka mi o tym powiedziała. Upgrade splinter mam 0 i upgrade module mam też 0. Także upgrade'nąć sobie mogę nic. Ale mogę sobie wsadzić na przykład embed crystals. Manufacturing. I mogę sobie wytwarzać krystalsy u niej. I zobaczcie, ten daje strength, ten daje agility, ten daje constitution, ten daje intelligence. Czyli te kryształy, po włożeniu ich odpowiednio w sprzęt, będą robić nam upgrade postaci. Ale wypas. Czegoś takiego jeszcze w świecie Souls-like nie było. Autentico, nie? Would you like to rest upgrade item? Nie mogę zrobić, bo nie mamy knowledge. Okej, okay, I understand. A embed crystals? Embed crystals, jest. Widzicie? Leech 4% of weapon damage as health. To nie jest tak jakby... To nie jest tak jakby zasługa tego, że broń mają w sobie. Tylko ta broń po prostu ma w sobie ten kryształ. Oj, co ty robisz? Ta broń ma w sobie ten kryształ. O, gdzie to jest? Tutaj. O, taki kryształek ona ma w sobie i ten kryształek daje jej dokładnie to, że ona wykrada życie. Czajcie. I teraz możemy sobie ten kryształ podmienić na jakiś inny. Attack power na przykład możemy dać i tak dalej. To jest najlepsza mechanika, jaka w życiu powstała normalnie. Biada wszystkim ludziom, którzy tego nie ogarnęli, naprawdę. No co za flepy. Kurde, no normalnie taka fajna giera, no. No i bardzo fajnie. I my się będziemy świetnie bawić, słuchajcie, na streamach. My sobie będziemy w to giercować, a reszta niech po prostu zazdrości, że się nie znają. Ale fajne to jest. Kurde, jak mi się podoba ta mechanika budowania postaci nie levelami, tylko przedmiotami, słuchajcie. To jest coś, czego nie było. Ale teraz już też, jak się przyzwyczaiłem do kamery, i przyzwyczaiłem się do sterowania, do walki i ogólnie się przyzwyczaiłem do gry, bo już gramy tutaj prawie 3 godziny, to powiem wam, że jest spoko. Początek był mega drewniany, ale niestety tutaj ewidentnie twórcy tak jakby zapomnieli
że to właśnie wstęp do gry i te pierwsze 2 godziny, po których można refundować grę, to one tą grę sprzedają. A oni tutaj ewidentnie nie przyłożyli się na start. Place homunculus. Hold F to put down a homunculus. Homunculus can only be placed in area where there are no enemies or they have already been defeated. Homunculus can't be placed in unstable areas or near powerful enemies. Okej. Okay. Obtaining a homunculus mirage. Homunculus mirage can only be restored at hello. Okej. No a to mi jakoś pokazuje, czy ja mogę tego homunculusa rzucić? O. Dobra, to jest chyba ten taki nasz checkpoint, nie? I można go sobie zdjąć. Dobra, jestem teraz już troszkę koksnięty, więc zobaczmy, czy przeciwnicy też. No nie, za bardzo przykoksałem. Chyba, że twórcy może się nie spodziewali, że ktoś tego bossa na tak wczesnym etapie pokona tak łatwo. I ten boss dropnął tą zawalistą brońkę. O kurde. Okej, okay, pierwszy jakiś magus. Patrz jak z pieprza. Co za chłop. Ale paskudny był. Ale pierwszy jakiś chłop, co coś czaruje. Nie wiem co to jest, ale wolę w to nie wchodzić. No i muszę tutaj koniecznie laser restoration upgrade. Upgrade splinter. Widzicie co podniosłem? Podniosłem coś, co mi pozwoli upgrade'ować przedmiot. O, pierwszy łucznik. Łucznik bije całkiem sporo. Dobra, mogę bronić się przed strzałami. Terepanato, co on zrobi? Wow! Użyłem tego specjalnego ataku tej broni. Chłopa zmietło. O kurde, tutaj co jest? Jakiś statek kosmiczny? A nie, to te bloki są. A, okej, okay. Czyli po prostu bania u cygana tam jest. Patrzcie, tam jest normalnie kaloryfer, domofon, widzicie to? Miałem rację. Kurde, o co tu chodzi normalnie? Puśćcie, ej, cygan. Puść na banie. Cholera jasna, no. No mam nadzieję, że przeciwnicy będą coraz silniejsi, bo moja postać jest gotowa na to. Citadel Defender Helmet. Okej, dostałem jakiś nowy hełm. Zobaczmy. Na dwójeczkę. Lepszy od mojego. So nice. So nice. Jeszcze tutaj szybko przefrunę przez przedmioty, czy nie ma nic nowego, bo wcześniej... Szkoda, że nie ma sortowania od najnowszych. Wiecie o co chodzi. Oto na przykład też jest lepsze i też jest na dwójeczkę. Aha, widzisz, no właśnie. Trzeba zwracać uwagę na takie rzeczy. Czyli Citadel, szukamy Citadel. I tutaj taki armorek też lepszy. I też na dwójeczkę. Dlaczego ja tego wcześniej nie zauważyłem? Może dlatego, że w ogóle totalnie nie przeglądam tego, co dostaję. O, teraz patrzcie, jak moja postać wygląda.
Ta kolczuga już jest po prostu mega, ale to... O, jakieś takie robię teraz marne te dasze. A nie, sorry. Nie, jednak są ok. Ale taka kolczuga jeszcze tutaj. No i ten kejpik. Kurde, fajnie to wygląda. Kurde, ale labirynt, powiem wam. Czyli jak mamy chłopa, który strzela, to trzeba zrobić tak, żeby... strzelał w swoich ziomków. Nie no, ewidentnie tutaj przegiąłem trochę z tą postacią, nie? Ten wampiryzm, to czułem, że będzie mocna sprawa, ale nie czułem, że będzie aż tak mocna. Ej, czekajcie, bo tutaj, no właśnie, dobiegłem do momentu, w którym nie wiem, gdzie dalej. O, dziwne, nie wypadło nic z niego, a tak się już przyzwyczaiłem, że każdy przeciwnik to jest coś do podniesienia. O. Esencja i olejek. Tu się zaczaili. A czemu oni tak wiszą? A, i patrzcie, chyba wróci. Nie wiem, czy widzieliście to samo co ja, ale ja biegnę w przeciwną stronę. Dobra, są wszyscy koło siebie. Nice. Dobra, zacznijmy od tego gostka. Czy to będzie jakiś też bosik? Nie, zwykły chłopak. O kurde, jak mi przywalił. Ale ja nie byłem dłużny mu. Uła. Na dwa jego ciosy jestem. Sporo go bije, ale no ten jest już mocniejszy. To już nie jest byle jaki zenek, taki wiecie. Ogryzek do pomiatania. Upgrade splinter, kolejne. Zobaczcie. Będziemy mogli kolejny przedmiot sobie upgrade'nąć. Jeju, gdzie ja schodzę w ogóle? Gdzie ja idę? Gdzie ja... Kurde, gdzie ja idę normalnie? Tu jakieś podziemia jeszcze są. Strasznie to wszystko jest rozbudowane, powiem wam. A tu pociąg w ogóle jakiś chyba jeździ. Obczaj ich tego chłopa, nie widać go. Znaczy widzę go, ale trochę go widać, trochę go nie widać jakby. Ty, on mnie normalnie wyjada, w sensie... Pewnie trzeba go tutaj do światełka zwabić. Nie da się go zaatakować, on jest jakimś tutaj strażnikiem. Nie da się go w ogóle zranić.
Iron Helmet. To jest jakiś gostek taki, co tutaj chyba po prostu sobie fruwa w powietrzu i nie można nic mu zrobić. Dziwne. Da się komuś na chatę tu wbić przez okno? Nie da się. Nie wiem, o co z nim chodzi, ale wystarczy, że jakby... Patrz tam, patrz. Widzieliście, co tam biega? Jakiś wielki pająk? Skorpion? Nie wiem, co to jest. Idzie tu. Patrzcie. Troszkę podejdę. Ale niedużo, bo się cykam. Jeszcze mamy golema do pokonania. Teraz powinniście widzieć. Dalej nie idę, to już jest koniec. Patrzcie. O, spulował się. Nie wiem, co go zabiło. Na pewno nie ja. Ale tak jakby, patrzcie, on cały czas za mną łypie. To jest jakaś krewetka mechaniczna. Nie wiem dlaczego, ale coś tutaj sprawiło, że ona zginęła. Nie mam pojęcia co. Idę zobaczyć, czego pilnowała ta krewetę. Tam lata następna. Obczaj. Widać jej oko. Kurde, jakby dali jeszcze drugą, która by się zrespawniła za nami, na przykład z sufitu by spadła i by nas te krewetki wzięły w takie kleszcze, to ja bym tu się normalnie sfajdolił w gacie na bank. Upgraded Splinter, okej. Okay. Tainted Sludge, okej. Okay. To chyba nie wiem, dlaczego się tak podierałem, ale to nie to. Okej, okay, padła na strzał. Mojego super skoku. O, tu jakiś chłop sobie umarł. Zion i umarł. Gdzie ja wlazłem? Ja pierdzielę, czy ja w takich grach muszę zawsze gdzieś wliść? Nie wiadomo gdzie. Splinter Metal Arrow Oil, okej. Okay. Gdzie ja w las? Gdzie ja... No nie gadaj. No weź mi takich rzeczy nawet nie mów teraz. No weź! To jest to miasto! No teraz to przegięli. Co za level building? Widzicie to? To jest normalnie ta miejscowa. I wystarczyło, zobacz co wystarczyło zrobić. Tu sobie biegasz, myślisz sobie, a nic tu nie ma ciekawego i biegniesz dalej. I to są te drabiny, po których się wspinaliśmy. Tak, dobra, już kojarzę. Tędy się biegło. Tutaj pod górę, tu się wychodziło. I tu były te drabiny, nie? A patrzcie, co było metr dalej, cyk. Korytarzyk, pyk. I lecimy w te krewetki, nie? O kurde, no powiem szczerze, że... Ktoś tutaj miał niezły pomysł na to. I to, że tutaj ja sobie zrobiłem taką całkiem OP postać, nie będę oszukiwał, że wyszła mi całkiem OP. Jak na początek, to no są trudne momenty, trzeba się troszeczkę powysilać. Okej, nie ma tego ducha? Gdzie jest ten duch? Gdzieś go wcięło. To tutaj też są trudne momenty.
Ale też są takie fajne momenty, że właśnie się coś odkrywa nowego i myślisz sobie, kurde, to tutaj było cały czas? Gdzie ja miałem oczy, nie? Jakby zobaczcie, że ta miejscówka, za którą, po której ja teraz biegam, to jest cały czas ta miejscówka za tym chłopem z toporem. Ja jeszcze nigdzie indziej nie byłem, nie? Metal scrap. Mega dużo znajdziek tutaj też jest. Kolejny upgrade znalazłem. Dobra, tutaj już nic nie ma. A nie, jest tutaj. Kurde. Flux residue, okej. Okay. Dobra, wracamy. Tutaj teraz pobiegnę. Czekajcie, tu jest ta arena walki z tym chłopem z toporem. Ja po prostu sobie tu pobiegłem. I nic więcej nie zrobiłem. I zobaczcie, że teraz za tą areną walki z tym chłopem w prawo jest jeszcze dalej normalnie miejscowa, nie? Ej, ten jest jakiś mocniejszy. O, tutaj, zobaczcie. Tu dalej jest jeszcze miejscowa, nie? No tutaj to już zaszaleli. Da się po tym wspinać? Nie da się, ale ja bym zrobił... A nie, to latarnia zwykła jest. Myślałem, że to jest jakaś rynna taka do samego szczytu. Citadel Warrior Shoulders, widzieliście, co podniosłem? Citadel Warrior Leg Guards teraz podniosłem. O, w mordę, jeszcze jeden ten golem. Akurat chciałem z nim walczyć. Pewnie to jest ten sam, ale pierwej tutaj przejrzyjmy sprzęt. Rock Pants. Można te takie rzeczy, co nie będziemy ich używać, sobie niszczyć. Iron Helmet, to jest to, co podniosłem. Zobaczcie, że ten Iron Helmet wygląda delikatnie inaczej niż ten, który noszę. Ma te same wszystkie staty, ale ma dwa puste sloty. Dzięki temu mogę sobie go sam jakby stworzyć, nie? Upgrade'nąć. Patrzcie, Citadel Warrior a Citadel Defender. Warrior ma dwa razy strength, a tutaj mamy ok. Może by sobie trochę siłka zwiększył? Jak myślicie? Nie tam. Citadel Warrior Chest. No tutaj Citadel Defender daje mocno radę. Bo mamy tutaj też jakby wojownika, nie? Więc prawdopodobnie moja postać w tym sprzęcie robiłaby dużo, dużo większe obrażenia, bo ma więcej siły. Ale miałbym wtedy mniej życia. Coś za coś, jak zwykle, nie? Zazwyczaj jest coś za coś. I tak na dobrą sprawę ten set Warriora mógłby się okazać nieco sensowniejszy z racji tego, że... Oj, kurde, rozpieprzyłem ścianę. Ten set Warriora byłby sensowniejszy, bo się leczę, nie? Czy to jest boss, czy to jest zwykły mob? To jest mob. Nie mogę zaznaczyć tego golema. Ale on był... Ten się zlagował. Ja mam wprawę w walce z takimi golemami.
po Elden Ringu. Obczaj tą mechanikę. Climbing enemies. Press F when you are close to an injured large enemy to climb it. Press lever to attack weak point or hold movement keys to avoid giant's attacks. Destroying a weak point will directly damage an enemy health. Depending on enemy type, you might need to destroy more than one weak point. Certain weak points can be destroyed twice. Obczajcie tą mechanikę. Czy to nie jest mechanika z Shadow of the Colossus? Ja pierdykam, ale wypas. Okej, zrzucił mnie i zginąłem. Cholera jasna. Szedłem do wniosku, że nie będę na nich marnował manę. Oni są dosyć cięcy w porównaniu do mojego kunsztu. Nie, ja myślę, że on się wczytał, tylko wpadł pod mapę pewnie. On ma taką animację jakby wstawania schod... No kurde, panie, nawet lepiej, że tu przyszedłeś sam. Idealnie wręcz bym powiedział. Nic nie widzę. Nie zabiło go? Jak to? To ja tam jak na rodeo. Ej, nie, bo spadniesz. Chodź tutaj. Wracaj tu, nie możesz spaść. Jest! Okej, rozumiem o co chodzi. Ojejku, co mu wyleciało z niego? Jakiś pasożyt jakby. Taki tasiemiec wyleciał z niego. Zobaczmy co z niego wyleciało. Horn Silver Upgrade Splinter Sludge i Recipe Resistance coś tam dostałem. I Great Hammer. Dostałem jeszcze nową broń. Okej. Okay. Czyli tak, musimy obić mu nogi, wskoczyć mu na plecy, zaciukać go, bo jak tego nie zrobimy, to on nas zrzuca i mu się regeneruje zdrowie.
Czyli tak jakby mamy tylko jedną szansę na to, żeby go pokonać. Ja pierdykam. Wypas. Pokaż tą broń. O kurde, ten hammer jest jeszcze lepszy, nie? No w sensie ma więcej obrażeń i ma dwa puste sloty. Ciekawe co on ma. 10 chance to bash, 20% chance on 22 weapon. Pestilence, 20% chance to spread all debuffs from target hit to all nearby hostiles. Refreshes cooldown of debuffs on target hit. Ok. Ta broń ma tylko same pasywki. Nie ma żadnej ability aktywnej. No i w końcu zobaczcie, pierwsza jakaś chyba solidna tarcza, która w miarę spoko redukuje obrażenia. Także nice. Ok, mamy jeszcze nowe pierścienie. Silence, stamina points. 20% często inflict frost status effect. Nice. Decay status effect. Ring of travel. O kurde. Hit status effect. Ring of travel. Out of combat speed is always 100%. Okej, okay, czyli taki ring do jakby biegania. No właśnie, teraz pytanie, który status jest najlepszy? Mamy Frost, Decay, czyli rozkład i Hit, czyli pewnie ogień. Ja bym go podmienił za ilość życia, bo ten jeden z pierścieni daje mi tylko plus 25 życia. Powiedzmy, że będziemy tutaj, nie wiem, zamrażać przeciwników? Nie, może dajmy im rozkład. 20% szans to jest całkiem sporo. Zobaczmy. Tak, mamy teraz ten Gluttony i Decay. Zobaczymy, jak to Decay działa. Coś tu jeszcze padło fajnego? Z tych rzeczy nic nowego. Jakieś nowe... Ojejku, ile broni! Obczajcie! Takie coś. Industrial Axe. Arming Sword. Iron Pipe. I ten nie topór, tylko hammer. Nałożę sobie ten hammer, żebyście mogli zobaczyć, jak wygląda. O kurde. Takie coś. Lipa jest taka, że ma bardzo wolny atak i nie mogę tak jakby pojechać atak za atak, nie? Tak, nie ma tutaj jakby możliwości wydłużenia tego combo nim. Albo ja nie umiem tego zrobić. Także no tutaj fajna brońka, ale ten mieczek, który miałem do tej pory, lepszy zdecydowanie. Bo on ma takie właśnie potrójne combo. Może naprawdę tutaj sieknąć porządnie. Dobrze, moi drodzy, tym przepięknym akcentem, tym gigantem leżącym przed nami zakończymy sobie dzisiejszego streama. Powiem wam szczerze, że wstyd mi jest. Wstyd mi jest za siebie, że na początku byłem tak bardzo sceptycznie nastawiony do tego tytułu, bo dałem się tym opiniom na Steamie. Ja sam zobaczyłem tam czerwony napis, że gra ma w większości negatywne opinie i już od razu z góry założyłem, że to będzie kicha. A nie powinienem tak robić. Ja tutaj jestem po to, żeby testować dla was gry. Ja tutaj jestem dla was i wy jesteście dla mnie. I ja powinienem być opiniotwórcą, testować te gry i wam pokazywać, czy one są dobre, czy złe, bez patrzenia na opinie innych. A sam tutaj na początku się tą opinią zasugerowałem, jak po prostu jakiś młody dałem się nabrać. A ta gra jest moim zdaniem na tą chwilę, jak już sobie pograłem te 3,5 godzinki, to jest dobra gra.
To jest dobra gra, bo ona tutaj, zauważcie, ile ma naprawdę niełatwych i skomplikowanych mechanik. Wspinaczka na przeciwników, obalanie jakichś gigantów. Każda broń ma umiejętność, każda postać może mieć te pasywki, jakieś abilities. Tutaj jeszcze to drzewko obrotowe, zobaczcie. No ogólnie, kurde, no to jest coś niesamowitego, że trzech chłopów siadło i zrobiło coś takiego, nie? Naprawdę szacun. Szacun, bo wiele większych studiów z dużo większym budżetem nie ogarnia tych wszystkich mechanik, które tutaj są zrobione, nie? Jak chociażby sama mechanika, tak jakby jesteś tym, co nosisz. Mało gier to ma, a na pewno żaden Souls-like, przynajmniej z tych, które ja grałem i znam, to nie znam żadnego, który by miał taką mechanikę, że jesteś tym, co nosisz. Zawaliste dla mnie i powiem szczerze, że na pewno ze smaczkiem ogram sobie tą grę w dalszym ciągu i po prostu wstyd mi za początek, że dałem się tutaj ponieść tym opiniom i wahałem się przez pierwsze 2 godziny, czy ten tytuł warto ogrywać, nie warto, trochę mi się podobał, trochę mi się nie podobał. Wystarczyło dać mu czas i wiarę i to jest tyle, nie? Nic więcej. Także powiem szczerze, że dla mnie jest petardzioch. Wracamy do Mind Menu. I tyle ode mnie, moi drodzy, na dzisiejszym streamie. Wielkie dzięki. Mam nadzieję, że wam się podobało. Pozdrawiam was bardzo, bardzo serdecznie. Wbijajcie na streamy, wbijajcie na Discorda. Trzymajcie się i do następnego.